tym tygodniu Donald Tusk i Jacek Rostowski ogłosili początek faktycznej nacjonalizacji otwartych funduszy emerytalnych, czyli zagrabienia pieniędzy odłożonych na starość przez bardzo wielu Polaków. Jacek Rostowski, który uspokaja, że to bardzo dobrze dla przyszłych emerytów, iż tak się dzieje, mówi: nie przeprowadzamy nacjonalizacji, i dodaje: ja wybrałbym ZUS. No więc, panie ministrze, panie wicepremierze, niech pan wybierze ZUS. Niech pan przeniesie swoją brytyjską emeryturę do ZUS-u. Wtedy panu uwierzę.